przygotowanie psychologiczne otwiera możliwość pełnej ekspresji tego, co zawodnik czy zawodniczka wytrenowali, napracowali i potem ten element czy strachu, czy emocji, czy braku pewności siebie, czy jakiejś ogromnej presji może spowodować, że ta cała praca może się okazać, że pójdzie na marne, w tym sensie, że nie będzie w stanie zawodnik pokazać w czasie na głównych zawodów sportowych. To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnego funkcjonowania. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Witajcie z powrotem w podcaście Głowa Rządzi. W tym odcinku rozmawiam z profesorem Arturem Poczwardowskim z Uniwersytetu w Denver w stanie Colorado. Profesor Poczwardowski jest psychologiem sportu o światowej renomie zarówno jako badacz, praktyk, jak i edukator. Jednak przede wszystkim jest wspaniałym człowiekiem, który krzewi ideę sportu pozytywnego, a także chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i refleksjami. To rozmowa o dochodzeniu do osobistego mistrzostwa w praktyce psychologii sportu, prowadzeniu treningu mentalnego w różnych modalnościach i różnych dyscyplinach, patriotyzmie, amerykańskiej i polskiej mentalności, mocy słowa i istocie wewnętrznych narracji, które na co dzień prowadzimy, postępie technologicznym i wreszcie przyszłości całej dyscypliny, jaką jest psychologia sportu. To jest naprawdę ciekawa rozmowa, więc zapnijcie pasy i wysłuchajcie do samego końca. Warto. No to sru. Halo Denver, halo Artur, dzień dobry. Dzień dobry Grzegorz, witam. Bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie do swojego podcastu. Ja bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się przyjąć to zaproszenie, bo jeśli tak mogę powiedzieć, w tym podcaście nie było jeszcze takiej tuzy psychologii sportu jak ty. Artur Poczwardowski jest prominentnym i znanym na całym świecie psychologiem sportu i to zarówno w sferze badań, jak i praktyki, a tym bardziej się cieszę, że przyjąłeś to zaproszenie, będąc aż 8 godzin ode mnie, bo jesteś obecnie w Denver, w Stanach, w stanie Colorado, jeśli dobrze pamiętam z geografii. Tak, dokładnie. Ja jestem w Gliwicach, jest między nami 8 godzin różnicy, u ciebie poranek, u mnie już powoli zaczyna się wieczór i spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o niczym innym jako psychologii sportu, a wydaje mi się, że jesteś na tyle ciekawym przypadkiem, jeśli chodzi o naszą społeczność psychologów sportu, że chciałbym zacząć od takiego pytania. Opowiedz mi proszę, mi i naszym słuchaczom, trochę o swojej ścieżce kariery w psychologii sportu. Jak to się stało, że z Polski znalazłeś się w Denver? No, doskonałe pytanie. Jest pomiędzy nami 8 godzin różnicy czasu, jak wspomniałeś, u mnie 9 rano, a tak naprawdę jest również dla mnie 26 lat różnicy czasu od momentu, kiedy wyjechałem z Polski. Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Gdańsku, jestem trenerem judo, także to był mój sport, mój ukochany, uwielbiony sport. Mam drugiego dana, czarny pas. Starałem się, jak mogłem w tej mojej karierze sportowej, rywalizować w sporcie akademickim. Jeden występ na Mistrzostwach Polski i z tego właśnie zrodziła się ta moja fascynacja grą mentalną czy z przygotowaniem psychologicznym. Po serii kontuzji musiałem się wycofać ze sportu i nagle się okazało, że mam 20 godzin czasu w tygodniu i zacząłem się zastanawiać, co z tym czasem mogę zrobić. W tym momencie tak się fajnie złożyło, że miałem zajęcia z psychologii na Akademii w Gdańsku, Akademii Wychowania Fizycznego i dr Mieczysław Ciosek
dał mi jedną lekturę do przeczytania. I to była książka Rollo Maya Miłość i wola. I wydaje mi się, że ze względu na to, że nie było to poznawanie psychologii cząstkowo, od wykładu do wykładu, od jednego rozdziału książki do drugiego artykułu, ale od razu wielka dawka psychologii, zafascynowała mnie ta dziedzina. I postanowiłem połączyć właśnie tą psychologię, którą się uczyłem ogólną, z tym, co się robi w sporcie. I w ten sposób zrodził się pomysł na studia i podjąłem drugi fakultet na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Psychologii. Czyli tak to się mniej więcej zaczęło. I to jest teraz takie oczywiste, prawda, żeby połączyć pasję do psychologii ze sportem, ale nawet w moich czasach, kiedy ja studiowałem, było to olśnienie, nie mówiąc już o tym, kiedy ty podejmowałeś te decyzje. No dokładnie, w naszej bibliotece mieliśmy trzy pozycje książkowe. Dwie były anglojęzyczne i jedna była w przetłumaczeniu w języku polskim i to było wszystko. A żeby mieć jakiś artykuł anglojęzyczny z psychologii sportu, trzeba było wyjechać do Warszawy, bo tam AWF w Warszawie miał bardziej zasobną bibliotekę. Także na pewno to były odkrycia dla nas wszystkich w tej dziedzinie, że nagle się okazuje, że głowa rządzi, prawda? Nawiązując do twojej firmy, do twojej działalności, że jednak tak. W dużej mierze przygotowanie psychologiczne otwiera możliwość pełnej ekspresji tego, co zawodnik czy zawodniczka wytrenowali, napracowali i potem ten element czy strachu, czy emocji, czy braku pewności siebie, czy jakiejś ogromnej presji może spowodować, że ta cała praca może się okazać, że pójdzie na marne, w tym sensie, że nie będzie w stanie zawodnik pokazać w czasie głównych zawodów sportowych. Wtedy, kiedy to jest rzeczywiście najbardziej istotne, prawda? A ja sobie myślę jeszcze o takim jednym odkryciu, które być może właśnie twoje pokolenie psychologów sportu dokonywało. Popraw mnie, jeśli tutaj się mylę, ale było to takie pewnie trochę zderzenie tej psychologii zachodniej z tym, co robili psychologowie w Związku Radzieckim, tacy jak Rudik czy Puni. I nagle ten świat psychologii się otwiera na tę całą literaturę, która jest właśnie anglojęzyczna. Doskonale to ująłeś i pamiętasz ze swoich pewnie studiów czy rozmów, bo właśnie tą trzecią pozycją przetłumaczoną na język polski była pozycja Puniego w naszej bibliotece i rzeczywiście bardzo fizjologiczne, psychofizjologiczne, temperamentalne podejścia, dużo treningu autogennego, prawda? Także to naprawdę kapitalnie wpisuje się w przygotowanie zawodników do wysokiego wyczynu, bez względu. Z drugiej strony również było dużo podejścia klinicznego, czyli generalnie brak programów specjalistycznych w psychologii sportu i psychologowie w tamtym momencie czasu 20, 30, 40 lat temu adoptowali teorie kliniczne, żeby pracować z zawodnikami. Także to były właśnie takie dwa zderzenia. Jedno z rosyjską, radziecką psychologią sportu i drugi układ kliniczny i dopiero w latach koniec lat 80., połowa lat 80., dzięki Jadwidze Kłodeckiej-Różalskiej zaczęły przychodzić do Polski myśli zachodnie i pierwsze takie myśli przyszły z Kanady i Terry Orlik i również ze Szwecji profesor Lars Erling Unestal. Także trening mentalny pojawił się dopiero pod koniec lat 80. w Polsce i naprawdę niewiele psychologów tym się w tym momencie posługiwało. To jakie były dalsze kroki twoje w momencie, kiedy doznałeś tego olśnienia, tej eureki, że można połączyć twoją pasję do sportu z psychologią? Co było dalej? No więc zauważył mnie docent Jan Horbulewicz na naszej uczelni w Gdańsku i zatrudnił mnie jako asystenta w swoim zakładzie, w zakładzie psychoregulacji. Zacząłem prowadzić zajęcia psychoregulacyjne, techniki wizualizacyjne i relaksacyjne głównie, na naszej uczelni. I od tego zaczęło się tak jakby pączkować takie na różne możliwości. Zacząłem współpracę z maluchami w akademickim klubie sportowym przy AZS-ie, ale w tenisie stołowym. Wiesz, że ośrodek gdański był bardzo silnym ośrodkiem w tamtym momencie. I zacząłem właśnie prowadzić zajęcia relaksacyjne dla młodych tenisistów stołowych. Zainteresował się również tym mój trener, dr Marek Adam, i zacząłem współpracować z naszymi judokami w klubie AZS-em AWF Gdańsk i również z piłkarkami ręcznymi, z bramkarkami. I ten motyw takiego pierwszego wstępu spowodował, że zacząłem widzieć, że w tym przede wszystkim realizuje się nie tylko w sprawach naukowych, ale również w tych sprawach
konsultingowych. I wtedy pojawił się pomysł, że może jest gdzieś psychologia sportu, którą można studiować, że ja nie będę musiał niczego kleić sam, podręcznik kliniczny czy psychologii do organizacji pracy i przekładania to na język, kontekst i wartości kulturowe sportu, że może jest coś specyficznego. I zacząłem się po prostu rozglądać w tym kierunku. A powiedz mi, jak się ludzie rozglądali w tamtych czasach? No bo teraz ludzie się rozglądają przede wszystkim w internecie i wpisując pewne słowa klucze, frazy klucze do wyszukiwarki Google. Jak ty się rozglądałeś za taką już, z jakąś strukturą psychologii sportu w tamtych czasach? Świetne, doskonałe pytanie. Nawet nie zdałem sobie z tego sprawy, jak inaczej to wtedy się odbywało. Wspomniałem już panią Kłodecką Różalską, która współpracowała w Instytucie Sportu z różnymi federacjami sportu, również z judokami i robiły tam nie tylko badania naukowe, ale również taki profilowanie psychologiczne. Mój mentor, docent Horbulewicz, oni dostawali informacje swoimi kanałami o różnych konferencjach i o różnych pomysłach właśnie na rozwijanie psychologii sportu w Polsce. I właśnie Iga Kłodecka-Różalska miała informacje o drugim światowym kongresie w treningu mentalnym, który miał się odbyć w Szwecji, w Örebro w 1991 roku. Mhm. I ja postanowiłem po prostu na ten kongres pojechać. Oczywiście jako uczestnik napisałem, znałem wtedy już język angielski, dodatkowo się zawsze na obozy moje judockie brałem sobą słowniki, książki, także jakoś ta pasja języka angielskiego również, nie wiem skąd mi się wzięła, uwielbiałem języki i niemiecki, i francuski, i rosyjski, i nawet język esperanto. Także z tego się zrodził pomysł wyjazdu do Szwecji. I pojechałem właśnie tam, napisałem list, profesor Unestal postanowił, że będę mógł przyjechać za darmo, że nie będę musiał wpisać do wpisowego kongresowego, które wtedy, i nie wiem czy twoi słuchacze i ty sobie zdajesz sprawę, ale pracując na uczelni w pełnym etacie w tamtym okresie czasu zarabiałem 18-20 dolarów na miesiąc. Także kupienie lunchu za 12 dolarów w Szwecji było po prostu kosmosem. I ten właśnie pomysł taki z prowiantem na 6 dni, z suchą kiełbasą, z pomidorami, z ogórkami i tak dalej, spowodował, że tam moje horyzonty na psychologię sportu niesamowicie się otworzyły. Właśnie o trening mentalny, specyficznie do wykonania, do osiągnięć. I nie tylko w sporcie, ale w biznesie, dla lekarzy, dla żołnierzy, dla strażaków, dla nauczycieli. Także to było niesamowite odkrycie. I teraz jest niesamowita rzecz, którą powiem ci i słuchaczom, bo w tym momencie, jak byłem na tym kongresie, wziąłem swoją pracę magisterską, którą zrobiłem, badanie na judokach w Instytucie Psychologii w Uniwersytecie Gdańskim. I na tym kongresie była właśnie pani Iga Kłodecka-Różalska. I podzieliłem się tą moją pracą. Pani Iga to przeczytała prawdopodobnie w jedno popołudnie, nie wiem w jaki sposób, ale ogarnęła to bardzo szybko. I następnego dnia mówi, że to jest dobre, to jest fajne i że ona może mnie przedstawić takiemu profesorowi z Ameryki, Salt Lake City, profesorowi Keithowi Henshenowi i po prostu opowiedzieć mu o mnie w dwóch słowach. To spotkanie trwało 2 minuty. Hi, how are you? Prawda, jak się masz, co robisz? Iga mnie przedstawiła, ja wspomniałem o moim zainteresowaniu psychologią sportu, on mówi, ja mam doktorantów z psychologii sportu z całego świata, tu jest moja wizytówka, jak przejdziesz przez wszystkie rzeczy, które musisz zrobić, język, sprawy wizy, sprawy finansów, jak to będziesz miał zrobione, przyjmę cię jako jednego z moich doktorantów. I po tych 2 minutach powiedział mi bye, odszedł dalej robić swoje, bo był bardzo zajęty na kongresie. I w ten sposób to wszystko się zaczęło. Następne 2 lata, wizualizacje, bo miałem zdjęcia z University of Utah, także robiłem wszystkie te rzeczy, które z zawodnikami teraz pracujemy, robiłem je na sobie. I oczywiście praca nad językiem, praca nad projektem badawczym, który musiałem przedstawić, pomysł na badania, żeby mnie University of Utah przyjął. I w ten sposób to odpaliło, Grzegorzu. Niesamowite zbieg okoliczności i oczywiście wsparcie i pomoc innej osoby w tym momencie, Igi Kłodeckiej-Różalskiej i Jana Horbulewicza z Gdańska. Nie ma zbiegów okoliczności, tak? Jest w tym jakaś, nie wiem, magia albo gotowość tej osoby, która czegoś poszukuje i w momencie, kiedy taka okazja się nadarza, to ty jesteś gotowy. I chyba tutaj o to chodzi. Ale to jest niesamowita historia. I od tamtego czasu jesteś już, że tak powiem, w Stanach na stałe. Tak, 2 lata przygotowań, dostałem się na studia, wylot z moją małżonką, byliśmy młodym małżeństwem, też zaryzykowaliśmy, zagraliśmy zupełnie wabank, w tym sensie, że na ogół nie dostawało się wiz
do Ameryki, do Stanów jako małżeństwo. A myśmy postanowili, że zrobimy to razem. Ja na wizie F1, student, i małżonka na wizie F2, spouse, małżonka czy małżonek studenta. I okazało się oczywiście, że dostaliśmy tą wizę oboje i w ten sposób decyzję wyjazdu. 4 lata studiów na Wydziale Zdrowia i Kultury Fizycznej, czyli mój doktorat jest z psychologii sportu, ale z Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu. Mhm. Po tym dostałem propozycję pracy jako asystent na tym właśnie wydziale, bo mój profesor Henschen wyszedł, miał urlop dziekański cały rok, bo został prezesem największej organizacji w Stanach, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, sport, rekreację i taniec. Także zwolnił swój etat na cały rok. Ja przejąłem te zajęcia, które uczył od niego. Kolejny rok, kolejny profesor z psychologii sportu odchodzi na urlop dziekański, ja zostaję na drugi rok. W tym czasie sprawdzam się, szefowa zakładu wspiera moją petycję o zieloną kartę czy stały pobyt. Dostajemy stały pobyt, ja wysyłam niezliczone ilości aplikacji o miejsce pracy, może niezliczone to nie, ale na pewno z 15, z 20. Dostaję zaproszenie na rozmowę w jednym miejscu, bardzo daleko, na północy stanu Nowego Jorku, blisko do Kanady, blisko do ciebie, i propozycja pracy, zielona karta, i tak wtedy już wszystko wtedy odpaliło, w sensie kariery, pozostanie na stałe tutaj w Stanach, pracy z zawodnikami, pracy naukowej, pracy dydaktycznej. Niesamowite. A teraz jesteś w Denver. Dokładnie. W Colorado. No, fantastyczne są takie historie. Jakie są teraz główne obszary pracy, tej badawczej i tej praktycznej? Ciekawie właśnie, że to pytanie ująłeś, te dwa obszary ująłeś w jednym zdaniu, bo w ten sposób również jest tak jakby napisane moje wymagania w pracy, bo pracuję w Uniwersytecie w Denver, University of Denver, w Graduate School of Professional Psychology, czyli na Wydziale Przygotowania Psychologów Praktyków. I mamy 4 różne kierunki, na przykład psychologia kliniczna jest na poziomie doktorskim, a psychologia sportu i osiągnięć, Sport and Performance Psychology, jest na poziomie magisterskim. I głównie moja praca polega na tym, że opiekujemy się studentami, dydaktyka, superwizja ich praktyk studenckich, mentoring, przygotowywanie ich do pracy jako psychologów sportu w tym zawodzie. To jest podstawowy element mojej pracy. Potem drugą takim filarem jest ta praca naukowa i w tej chwili mam takie dwa podstawowe projekty, którym się zajmuję. Jeden jest zatytułowany Fight or Die, czyli walcz albo walka albo śmierć. I to jest, zaczęliśmy współpracę z 4-osobową drużyną Amerykanów, byłych weteranów, żołnierzy, którzy wrócili z frontów, i oni ścigają się co roku w grudniu w takim wyścigu przez Ocean Atlantycki na łodzi wiosłowej. Jest ich 4. I teraz prowadzimy przygotowanie psychologiczne i potem będziemy je, zaczynamy od baseline, od tej takiej wyjściowej, bazy wyjściowej, i będziemy ich przyglądać się im, analizować różne dane obserwacyjne z kwestionariuszy, z wywiadów, aż powrócą z tego swojego wyścigu w styczniu, i potem jeszcze kilka miesięcy będziemy mieli taki kolejny zestaw badawczy. To jest jeden z tych badań. Drugie badanie jest szalenie ciekawe, mi się wydaje, też również będzie dla ciebie i dla słuchaczy, bo po raz pierwszy jeden z psychologów sportu tutaj w tym olimpijskim ośrodku przygotowań, olimpijskim i paraolimpijskim ośrodku przygotowań, jakieś 4 czy 5 miesięcy temu Komitet Olimpijski Amerykański zmienił swoją nazwę i w tej chwili nazywa Amerykański Komitet Olimpijski i Paraolimpijski. Także to jest bardzo ważne. Wiem, że pracujesz w rugby na wózkach, także kapitalny jest krok w przód. I teraz to badanie będzie dotyczyło jednej z drużyn amerykańskich, ale zawodników pełnosprawnych, którzy do tej pory zdominowali w ogóle w swój sport i szukają nowych, kolejnych wyzwań, które spowoduje, że prawdopodobnie czy zwiększają szanse na zdobycie kolejnego złotego medalu. I teraz psycholog sportu w porozumieniu z drużyną, z trenerami, z zawodnikami będą wyjeżdżali w Colorado w góry na 8 czy 9 dni. Będzie taki obóz bardzo intensywną medytacją, tym treningiem uważności, z regułą niemówienia, brakiem rozmów, odłączenia się od świata, nie ma smartfonów, nie ma takich rzeczy. I jest to jedna z form przygotowania mentalnego do olimpiady w Tokio.
Także to jest ten drugi zestaw badawczy. Mam trzech... A możesz podzielić się, jaką dyscyplinę sportu uprawiają ci zawodnicy? No, czy to jest tajna informacja? W tej chwili na razie nie mogę. Tajna, poufna informacja, jak zdaję sobie z tego sprawę. I też nie mogę powiedzieć wam więcej szczegółów w tej chwili. Ale trzech naszych absolwentów współpracujemy, jesteśmy tym teamem badawczym. Także oni są absolwentami naszego programu. Robiliśmy badania wcześniej z olimpijczykami. Także z tą ekipą i z dwoma innymi psychologami to badanie w tej chwili jest takim fajnym, bardzo fascynującym projektem, również z tymi weteranami, które będą płynąć przez Atlantyk. To jest fenomenalna sprawa. Myślę, że marzenie każdego absolwenta psychologii sportu, żeby robić takie interwencje, które jednocześnie są weryfikowane badawczo od razu. Dokładnie. Tak zwany action research. Tak, i wiem, jak ty również w swojej pracy bardzo mocno wskazujesz na potrzebę wspierania się badaniami, dobrymi badaniami, wspierania się rzetelnymi teoriami, i w ten sposób, w tym kierunku powinniśmy wszyscy zmierzać jako praktycy w psychologii sportu. Jest to trudny obszar, trzeba dużo czytać, trzeba dużo wiedzieć i jeździć na konferencje, jak nasze spotkanie ostatnio w Münster przy okazji kongresu psychologii sportu, tego europejskiego, i na przykład można chodzić na sesję o medytacji, o treningu uważności. Jest to teraz taka bardzo zauważalna i bardzo głównie się tym wielu badaczy zajmuje. Są wiele innych, ale są takie modne, jak wiesz, zdajesz sobie sprawę, modne tematy, i między innymi ten trening uważności w tej chwili jest taki modny, ale nic kompletnie nie wiemy, jak 8-10 dni takiej medytacji jako drużyna, jako zespalające doświadczenie, które potem będzie miało psycholog sportu, dołoży do tego kolejne fajne elementy, które również będziemy badali. Znowu nie mogę powiedzieć na ten temat więcej. Nie chcę cię ciągnąć za język, żebyś się tutaj przez przypadek nie wygadał. Rozumiem, ale właśnie ta kwestia rzetelności, wsparcia na badaniach, wsparcia na teoriach jest niesamowicie ważna. I co również zauważam w twoim warsztacie naukowym, w naszych rozmowach i w tym, jak się poruszasz w zawodzie, i w tym również studentów z Polski, z którymi mam i pracowników w Polski, którym mam wspaniały kontakt przez te wszystkie lata. To jest oparcie pracy na wartościach, wysokich wartościach, i nasza etyka zawodowa również jest tutaj podstawowa. Jaki masz teraz punkt styczny z Polską albo polską psychologią sportu? Mam kilka takich punktów stycznych, i może jednym z takich najbardziej fascynujących, najbardziej satysfakcjonujących mnie jest moja działalność w Fundacji Sportu Pozytywnego w Gdyni. Mamy taki pomysł na sport. Pozdrawiamy wszystkich z fundacji, bo nie pierwszy raz się pojawia w podcaście, więc fantastyczne rzeczy robi Fundacja Sportu Pozytywnego, głównie w Trójmieście, ale nie tylko. No świetnie, dziękujemy, Grzegorzu. Także to jest również kapitalna możliwość również działalności naukowej, takiej działalności krzewienia dobrych pomysłów na sport, na psychologię sportu. Ja tak uważam, mam nadzieję, że jesteśmy również w ten sposób postrzegani. Także to jest jeden element tego kontaktu z Polską, z moimi kolegami, fachowcami i kolegami po fachu również tam. I tak jakby odnogą od tego jest praca w studium USWPS w Warszawie, USWPS. Ty kończyłeś w Katowicach, ja mam kontakt z Warszawą i w Sopocie, i mamy taki studium podyplomowe psychologię sportu w nurcie sportu pozytywnego, i tam właśnie uczę jednego przedmiotu. To jest ciekawie, bo jest to taka hybryda, webinaria, praca z tekstem, praca w grupach dyskusyjna, także bardzo fajne zajęcia. I również taki silny kontakt z ośrodkiem krakowskim, z profesorem Janem Blecharzem i z panią profesorką Małgosią Siekańską, gdzie współpracujemy, jeżeli chodzi o organizację sympozjów za granicą, pracy właśnie takiej koncepcyjnej i praktycznej w samoregulacji w sporcie, także wiele takich fajnych rzeczy. No i z tobą również, to już jest kilka dobrych lat, że spotykaliśmy się i w Polsce, spotykaliśmy się za granicą, także tych takich jasnych elementów tej współpracy mam bardzo wiele. I dziękuję również tobie za twoją otwartą postawę i twoją gotowość do rozmów i tak dalej, to jest bardzo fajna sprawa. Pytam o to, bo chciałem się upewnić, że ten twój kontakt z Polską jest rzeczywiście cały czas żywy. Bardziej chciałem pokazać naszym słuchaczom, że to nie jest tak, że Artur Poczwardowski jest w Denver i od Polski się całkowicie odciął, bo ja o tym wiem, że tak nie jest. I tutaj moje następne pytanie, bo znasz nas Polaków, naszą polską rzeczywistość, i przez ostatnie
kilkanaście już lat doświadczyłeś tego, jak to wygląda w Stanach. Jakie dostrzegasz podobieństwa, a jakie różnice pomiędzy polskim i amerykańskim środowiskiem sportowym? Rzeczywiście, no pojawiają się takie niektóre kontrasty i różnice, jest wiele również podobieństw. Wjechałem z Polski 26 lat temu, jak wspomnieliśmy, rozmawialiśmy o tym, mam ten kontakt, ale nie siedząc, nie będąc zanurzonym w tych wszystkich kwestiach polskiego sportu, trudno mi mówić bardziej wskazać na te różnice w taki bardziej precyzyjny sposób i możliwe, że pomożesz, a na pewno słuchacze będą sobie myśleć po swojej stronie. Ale jednym z takich głównych elementów na pewno to są nakłady finansowe. I to zarówno w sporcie akademickim, jak i również w sporcie zawodowym, jasne. W sport olimpijski, paraolimpijski nie ma żadnych nakładów finansowych od rządu. Jest tak ten przysłowiowy i symboliczny $1 rocznie, a sport olimpijski, paraolimpijski opiera się głównie na sponsorach. To może też być ciekawe dla niektórych słuchaczy. Mhm. Nakłady finansowe głównie przychodzą od sponsorów i również przychodzą od osób prywatnych i wkładów czy rodziców, czy poszczególnych osób, które ten fundraising, czyli znalezienie funduszy na swoją działalność jest takim głównym filarem tym finansowym. Niewyobrażalne są... Ale mówimy tutaj o takim crowdfundingu, o to chodzi? O takie portale, na których każdy może się dorzucić do jakiegoś projektu? Możliwe, nie wiem o tym dokładnie. Zaznajomiony jestem ze sponsoringiem zawodników paraolimpijskich, którzy szukają ich indywidualnie albo poprzez swoich agentów, jeżeli są już na wyższym poziomie, prawda, tych menadżerów sportowych. I wtedy na przykład firma sportowa sponsoruje, czy finansowa, czy bank, sponsoruje podróże, daje oczywiście pieniądze na zawody i tak dalej. Także w tym kierunku to idzie. I głównie w sporcie akademickim główne są te firmy odzieżowe, prawda, sprzętu sportowego, które mają niesamowite zasoby finansowe. I trener może zarobić kilkaset tysięcy dolarów, trener futbola, basketu, koszykówki oczywiście. To jest zarezerwowane tylko dla tych głównych sportów w Ameryce. I potem przychodzą niesamowite pieniądze do klubu i do trenera z tych zwanych royalties, takich gaży z tego względu, że reklamują czy noszą na sobie określoną firmę sportową. To są dziesiątki, setki milionów dolarów w niektórych przypadkach. Oczywiście jest bardzo oglądalny sport akademicki. Budują się stadiony w Michigan State University czy w Pensylwanii, w Penn State University. 40-60 tysięcy osób, stadiony przychodzą, one są pełne, tłumy przychodzą, oglądalność jest niesamowita tego sportu akademickiego, bo jest on przedsionkiem sportu olimpijskiego, a głównie sportu zawodowego. Także nakłady finansowe są niesamowite. Z drugiej strony sport staje się priorytetem, na przykład w akademickich dywizji pierwszej, czyli już trudno być, nie chcę być tutaj cynicznym i komentatorzy, krytycy nie chcą być również cyniczni, ale badania pokazują, że jeżeli zawodnicy są zrekrutowani do tych głównych sportów dywizji pierwszej w środkach akademickich, to ich głównym celem jest właśnie, żeby dostać się potem do sportu zawodowego i element studiów, element ich umiejętności życiowych czy zawodowych po sporcie jest naprawdę zminimalizowany, bardzo na małym poziomie, czyli priorytetem staje się sport. W polskim systemie podejrzewam, że podobnym jest układ, jeżeli ktoś studiuje, ma indywidualny tok studiów, na przykład na Akademiach Wychowania Fizycznego, Szkoły Mistrzostwa Sportowego, gdzie bardzo wyraźnie rysuje się priorytet sportu, a nie wszechstronnego rozwoju sportowego, wszechstronnego rozwoju jako osoby, jako jednostki. Mhm. Także te dwa rzeczy. Jeszcze jedno może wskażę, może być to ciekawe również i możliwe, że wiemy coś więcej na ten temat w naszej kulturze polskiej, ale około 40-60% nastolatków, Afroamerykanów wierzy, że ich przyszłość to będzie zawodowy sport. Czyli jest to zupełnie nierealistyczne pojmowanie życia i świata i oczekiwań, bo te promile, to są wręcz promile, dziesiątki procenta, czasami setki procenta, że ktoś dostaje się jako futbolista amerykański, czy jako chłopak, który trenuje koszykówkę, że dostaną się na poziom zawodowy. Także ten sport i kultura sportu, medialność, taka też również to przekłada się na większą uprawianie sportu wśród dzieci i młodzieży. Jest to chyba taka główna różnica, którą zauważam. Mm-hmm,
Ja też mam takie wrażenie po moich doświadczeniach kanadyjskich, że w pewnym sensie ten sport powszechny jest dosyć popularny na każdym etapie edukacji. Od przedszkola, przez szkołę podstawową, aż właśnie do studiów na poziomie licencjata, magistra, nawet doktoranckich studiów. I potem rzeczywiście siłą rzeczy ci, którzy się nie łapią, wypadają z tego sportu, a ten promil czy nawet mniejszy odsetek ludzi wchodzi w sport zawodowy, wyczynowy, olimpijski i tam się dalej może realizować. Ale ja też mam takie wrażenie, i to są moje obserwacje, nie mam żadnych danych na ten temat, ale mam wrażenie, że to społeczeństwo północnoamerykańskie jest mocno spolaryzowane pod względem w ogóle aktywności fizycznej jako takiej. Są tacy, którzy są ekstra sprawni i są tacy, którzy są jakby w ogóle niesprawni, czy wręcz powiedziałbym otyli i nieruchawi w tym swoim życiu. I brakuje takiej klasy średniej, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Własną oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o to, co też powiedziałeś, czyli medialność sportu i zainteresowanie sportem takiego przeciętnego obywatela, to myślę, że każdy, no może to jest zbytnie uogólnienie, ale prawie, że każdy obywatel Kanady czy Stanów ma jakiś sport, który po prostu lubi oglądać. Mhm. I chodzi na arenę, włącza telewizor, analizuje, co się dzieje w danej lidze czy w danej dyscyplinie. I to jest z mojej perspektywy fenomenalne, no bo to też buduje właśnie potem pole do tego, żeby ten sport był finansowany z innych środków niż pieniądze państwowe. Dokładnie. Kapitalnie zauważyłeś ten brak klasy średniej, jak to fajnie ująłeś, metaforycznie. Kanada ma ten model sportu, który my w fundacji i w moich zajęciach ze studentami podkreślamy. Sport for life, czyli sport na całe życie. Jak wspomniałeś o tej ścieżce powszechności, prawda? Która wynika z dobrze odbytego uczestnictwa w sporcie jako dziecko, jako nastolatek i może właśnie jako taki wczesno dwudziestolatek. A tutaj jest taka polaryzacja, o której wspomniałeś, że jest niewielki promil osób, niewielki odsetek, które są niesamowicie sprawne, dokładnie powtarzam twoje słowa, a potem jest duży odsetek osób niesprawnych w ogóle. Mhm. I jak ładnie to ująłeś, właśnie ten bycie fanem, bycie kibicem, jest to również bardzo mocno takie zasiane w kulturze. Każdy ma swój sport, każdy ma swoją również oczywiście swoją drużynę, bez względu gdzie mieszkają, bo Stany to taki migracyjny naród, że można mieszkać w Filadelfii i kibicować swojej drużynie z Los Angeles i tak dalej. I te rzeczy są też bardzo ciekawe i pojawiają się w rozmowach, w pracy, w sklepie, na ulicy. Ludzie noszą koszulki z tą przynależnością swoją kibicowania do różnych sportów. Także to jest wszechobecne, jak wspomniałeś. No i twoje na pewno doświadczenia w krajach europejskich, czy w Finlandii, czy w Niemczech, również są bogate, żeby ten kontrast właśnie tej kultury północnoamerykańskiej wyróżnić od tego, jak rzeczy mają się w Europie. No ja, mi się wydaje, że w Europie po prostu ta klasa średnia, jak to nazwałem tak na gorąco, jest po prostu zdecydowanie liczniejsza, zarówno jeśli chodzi o majętność, jak i o sprawność fizyczną. Stany czy Kanada, może Kanada trochę mniej, ale myślę, że Stany tak, to taki trochę kraj kontrastów, nie? Że bardzo, bardzo nam się to społeczeństwo tam spolaryzowało. Dokładnie. Mhm. To teraz, skoro jesteśmy jeszcze przy Stanach i przy Amerykanach, to mam kolejne pytanie dla ciebie o mentalność zwycięzcy. Często tak myślimy o Amerykanach czy amerykańskich sportowcach, że zawsze są the best. Mógłbyś się jakoś odnieść do tego ze swoich doświadczeń naukowych lub też praktycznych, albo po prostu takich codziennych obserwacji? Czy to w ogóle prawda? A jeśli to prawda, to skąd ta mentalność zwycięzcy, taka bazowa mentalność zwycięzcy u tych Amerykanów się bierze? Na pewno w porównaniu z wieloma nacjami, może również i naszą nacją, a może szczególnie naszą nacją, może już nie teraz, nie we wszystkich sportach oczywiście, ale ta mentalność zwycięzcy wydaje mi się, że jest bardzo mocno osadzona w takiej kulturze
pewności siebie, tego confidence, self-confidence, pewności samego siebie, gdzie generalnie jest taki mem kulturowy, że jak osobę się postrzega, to jej pewność siebie wychodzi natychmiast na pierwszy obszar rozmów. Czy w życiu jest pewna siebie, czy w sporcie, czy w roli ucznia, czy studenta. I generalnie ta sprawa confidence, tej mentalności zwycięzcy jest podkreślana, absolutnie tak. Ale jest podkreślana przez kogo? Przez nauczycieli, trenerów sportowych, rodziców, dokładnie, media? Przez wszystkich. Dokładnie, przez wszystkich. Tak. I rówieśników. Jednym z takich elementów informacji zwrotnej dla zawodnika, zawodniczki, jak się patrzy na kogoś wyścig czy na trening, widziałem, że dzisiaj miałeś dużo pewności siebie. You look very confident out there. Czyli to jest taki bardzo, bardzo silny i spójny łącznik z ludzi rozmawiających w ogóle o życiu i o twojej wartości, o twojej karierze, o twoim sukcesie w życiu. Mhm. I w tym momencie zawodnicy przychodzą właśnie z tą mentalnością bycia i potrzeby wysokich oczekiwań, żeby być confident, żeby być, mieć tą mentalność zwycięzcy. I często to jest taka ogromna presja. I raz, że mają, rzeczywiście jak to przepracują, jak widzimy potem już na najwyższym poziomie rywalizacji sportowej, wiele osób to pokazuje, dominuje. You dominate your 3 feet. Dominujesz trzy stopy wokół siebie i po prostu to jest twoja strefa, w której nikt nie ma prawa wkroczyć i którą ty możesz dominować, i ona jest również automatycznie powiązana z psychologii sportu, z tego punktu widzenia, z poczuciem sprawstwa tego, co kontroluję, to, co jest w kwestii mojej kontrolowalności. Także ta pewność siebie, ona jest ogniskowana potem na wykonanie, na zarządzanie sobą, swoimi zasobami, wykonaniu pewnego zadania. Ale i w coraz większym takim przyjętym memem społecznym rozumieniem jest, że nie można być pewnym co do wyniku, ale mogę być pewny tego, że będę dobrze wykonywał swoje zadanie. Mhm. Druga sprawa, i może być osadzona kulturowo, jest również w tym, Grzegorzu, że mi się wydaje, że oni przejawiają mało lęku. I nawet jeżeli mają kłopot z tą presją oczekiwań wszystkich, że będą mieli duże poczucie zaufania, że będą mieli mentalność zwycięstwa, to jednak mają w sobie mało lęku i strachu przed porażką. Bo kultura jest tutaj bardziej pozytywna, bardziej przyzwalająca, mniej krytyki, mniej krytykanstwa. Feedback, informacje zwrotne są bardzo silnie sformułowane na temat obszarów tego, co robisz dobrze. I dopiero potem na wyższych poziomach sportowych, w zależności od trenera, od klubu, pojawia się konieczność pracy z błędami, prawda? Czyli w tym momencie, zanim zawodnik dotrze do poziomu akademickiego, to przez szkołę podstawową i całą szkołę średnią byli wzmacniani pozytywnie, czyli podejmują ryzyko, nie boją się porażki, bo w ten sposób byli zarządzani z zewnątrz. Bo nikt ich za tą porażkę po prostu nie beształ, tak? Nie krytykował, tylko wspomagał ich i inspirował do dalszej pracy i do dalszych działań w tym określonym kierunku. Dokładnie. A potem się wiadomo, jak to jest wszędzie. Osoba pierwszy raz jedzie na zawody regionalne, na zawody, na mistrzostwa Stanów, na Panam, te mistrzostwa czy kontynentalne Ameryki Północnej i Południowej. Mhm. I za każdym razem pojawia się nowe wyzwanie, prawda? I naturalnym odruchem ludzkim dla większości zawodników, którym ja współpracuję, jest, że zaczyna człowiek wątpić albo zastanawiać, czy rzeczywiście ma umiejętności na tym poziomie, na tym coraz to nowszym poziomie, prawda? Wyższym poziomie. Wtedy konieczna jest praca również z zaufaniem do siebie i mentalnością zwycięzcy, i zwycięstwo w tym momencie jest przedefiniowane, jest rozumienie zwycięstwa jest uwewnętrznione w poczucie kontrolowalności, i zwycięstwo jest danie z siebie wszystkiego, wykorzystanie wszystkich swoich możliwości, zasobów, trenerów, psychologów, żywieniowców i tak dalej, i postawienie wszystkiego na jedną szale. I to jest zwycięstwo. I to się wałkuje, tego rodzaju mindset, ustawienie się na życiowy sukces, wałkuje się wszędzie. I w tym momencie ta mentalność zwycięzcy jest łatwiejsza do podtrzymania przy kamerach, przy rywalizacji, bo zwycięzcą jesteś ty, jeżeli zrobisz wszystko tego, co od siebie oczekujesz. A potem, co pokaże czas, co potem pokaże, wiesz, tablica, to jest już sprawa drugorzędna. No tak. To szczególnie fajnie widać w sportach, w których ścigasz się na przykład nie tylko z przeciwnikami, ale też ze stoperem. Mhm. Bo możesz być z siebie zadowolony nawet, nie wiem, nie wchodząc do finału swojej konkurencji,
ale w momencie, kiedy pobiłeś swój rekord życiowy. Tak. Na przykład. Tak jest. Jeden i to bardzo silny przykład. I potem dochodzi właśnie ta rywalizacja z innymi, która dochodzi jako kolejny element i z nią trzeba bardzo, jak doskonale wiesz, bardzo uważnie pracować, bo może przerosnąć zawodnika w tym sensie, że jego uwaga przerzuca się na zwycięstwo, na rezultat, na konsekwencje porażki czy zwycięstwa i w tym momencie nasza uwaga, jego uwaga jest nie w pełni ustawiona na to, czym jest zadanie i w jaki sposób należy funkcjonować. A to nie jest tak, że po prostu Amerykanie albo amerykańscy sportowcy po prostu nienawidzą przegrywać i to jest tak. Częścią tego, tak. Tej mentalności zwycięzcy, o której mówimy. Świetnie. I bardzo właśnie się cieszę, że ten element naszej rozmowy, bo on będzie pokazywał teraz coraz to kolejne obszary albo warstwy, jak mówisz. Także to I hate to lose jest kolejnym takim memem, prawda, tutaj, w który ludzie wierzą, ale z drugiej strony nie fiksują się na tym, że mogą przegrać. Oni nie cierpią tego i zrobią wszystko, żeby tak się nie wydarzyło i po to i z tego powodu lokują wszystko na tutaj i teraz, żeby po prostu oddać się tej rywalizacji. Kolejnym elementem tej mentalności zwycięzcy to jest ten pomysł na fun, ta idea funu, prawda? Że się dobrze bawisz, że robisz to, co lubisz, to, co uwielbiasz i to jest przede wszystkim kwestią, to jest najważniejsze w tym momencie, jak już w tym jesteś. Może przed ważne są punkty i ważne jest to, żeby dostać pieniądze i fundusze, ale w trakcie tego rodzaju wątpliwości, tego rodzaju myśli im nie wchodzą, bo oni się w bardzo długim okresie czasu uczyli mieć ten fan i być w tym zanurzeni w danym momencie i w danej chwili. Także tą kolejną warstwę, którą wyświetliłeś, kolejną warstwę, którą chciałbym wyświetlić, to jest specyficzny patriotyzm Team USA, którzy zawodnicy, którymi ja pracuję, paraolimpijczycy, ale również kilka kontaktów z olimpijczykami oczywiście też miałem i po prostu jest, że reprezentujesz Stany i stoisz na tych barkach tak gigantów, że reprezentujesz tradycję zwycięzców, złotych medali, prawda? To jest ogromna rzecz, ta patriotyzm sportu, nie kraju, ale sportu i jego osiągnięć, nie wyższość nad innymi narodami, ale poczucie, że reprezentujesz Stany i przychodzisz z tej całej generacji, całej tradycji wysokich osiągnięć. I do tego wiara, masz najlepszy sprzęt na świecie, masz najlepsze środki na świecie, masz najlepszych fachowców na świecie. Przecież ilu trenerów w ośrodkach olimpijskich w Stanach pochodzi z zagranicy, prawda? Także mają to. Wiedzą o tym, że badania naukowe, to jest kolejny ten element różnicy pomiędzy polską i amerykańską stroną, że tu są również badania bardzo silnie skoncentrowane nad aktywnością fizyczną, nad sportem, nad osiągnięciami, czego w Polsce prawdopodobnie nie ma, bo nie ma takich sił, mocy przerobowych i może i funduszy w tym kierunku. No Instytut Sportu robi co tak. Może, aha, tak jak dokładnie. Śledzę z działania, ale oczywiście jest jeden taki instytut, a kadr jest bardzo dużo, więc na pewno tutaj te środki są zupełnie, zupełnie inne. Tak, świetnie. I może kolejna rzecz, ostatnia w tym to mentalności zwycięzcy, że ona jest ukształtowana społecznie w sobie, potem dodatkowo może być wspierana i uskuteczniania treningiem mentalnym i trenerzy, którzy są również doskonałymi fachowcami. Potem idzie w tą sferę patriotyzmu sportu w Ameryce, ale również jakiejś szczególnej łączności z rodziną. Wiele z tych osób, wielu z tych wspaniałych zawodników robią to dla swojego dziadka, dla swojej babci, dla swojej mamy, dla swojej siostry. Także widzi, że ten filar motywacyjny wychodzi poza obszar mnie, ale jest motywacja jest czymś większym i szerszym niż ja. I można w tym momencie czerpać więcej sił motywacyjnych i również to się przekłada, jak wiesz doskonale, na pewność siebie i na mentalność zwycięstwa. Okej, to zanim poproszę Cię o to, żebyś skontrastował to, co mówisz o mentalności Amerykanów z mentalnością polską, to mam pewną anegdotę. Świetnie. Jak pewnie doskonale wiesz i myślę, że nasi słuchacze również, w sierpniu tego roku polska drużyna siatkarzy pod wodzą Witala Heinena zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, wygrywając turniej kwalifikacyjny w Gdańsku. I swego czasu w polskim internecie zaraz po tym sukcesie krążył taki filmik, w którym stoi trener Vital Heinen w mixed zone z polską dziennikarką i pytanie, które zadaje
naszemu trenerowi dziennikarka mniej więcej brzmi tak. Trenerze, na turnieju zobaczyliśmy 14 zawodników, ale na Igrzyska Olimpijskie może pan zabrać tylko 12. Czy to jest pana największy problem obecnie? Na to Vital Heinen zatrzymuje się, patrzy prosto do kamery i mówi: słuchajcie, to jest właśnie polskie pytanie. Co to jest polskie pytanie? Zawsze szukacie problemów. Zakwalifikowaliśmy się na Igrzyska Olimpijskie. To jest fenomenalny sukces. Ja w odwodzie mam 25, a może nawet 26 zawodników na razie nie myślę o problemach. Na razie świętujemy. Doskonale, wspaniale. Kontrast jest bardzo jasny, wyświetlony. Bardzo się cieszę. Gratulacje dla Polski piłki siatkowej. Również gratulacje dla polskich lekkoatletów, którzy wygrali Mistrzostwa Europy, prawda? Drużynowe niedawno. Również w sierpniu. Także tak, no. Widać, jak to się zmienia i oczywiście wiadomo, że ty i ja reprezentujemy psychologię sportu, ale warto może pokazać czy nadmienić przy okazji lekkoatletów, że profesor Jan Blechacz współpracuje z nimi już od 5 czy 6 lat. Prawdopodobnie wielu słuchaczy wie o tym, że Jan Blechacz był również w tym całym teamie naukowców i osób, które współpracowały z skoczkami narciarskimi i Adamem Małyszym w tym momencie. I wspaniałe jest to zauważyć dla mnie, jak Kamil Stoch czy inni skoczkowie po sukcesie wypowiadają się o tym, jak się przygotowują i chcą oddać jeden dobry skok. I jak to będzie zrobione, skoncentrują się na tym, żeby oddać kolejny dobry skok. I to jest, widać, że systemowe podejście w niektórych związkach sportowych, niektórych trenerów, o których wspomniałeś, doskonały przykład, jest takie, że tworzą się tak jakby malutkie wysepki, jeżeli można tak to takiej metaforyki użyć, w którym albo związek sportowy, albo drużyna w obecności określonego trenera i jakiejś społeczności, czy rodziców, czy partnerów, czy sponsorów, stwarza mały świat kultury, taki pod takim kloszem, jakby to można powiedzieć, i potem musi się uczyć go, jeżeli osoby nie mają takiej wiadomości, uczyć jak go bronić. Trener doskonale się wypowiedział siatkówki i odbił piłeczkę do pytania dziennikarza. Tylko musisz pamiętać, że trener nie jest Polakiem, tak. Trener jest Belgiem. Ja rozumiem, tak. I właśnie on z twoją kulturą innego kraju, innej nacji, stworzy nową mikrokulturę dla tej drużyny siatkowej, piłki siatkowej, prawda? I teraz może będziemy mieli tych wysepek więcej i więcej i więcej i to zacznie zauważane, to pierwsza rzecz. I druga rzecz, że na przykład będziemy unikać pewnych kwestii językowych. Może tak szybko powiem, dlatego że pracuję tutaj i wiadomo, że język angielski jest moim językiem drugim, którego się nauczyłem, nie jest moim językiem ojczystym, to ja wykorzystuję to jako narzędzie w mojej pracy. Jeżeli zawodnik, zawodniczka, trener mówi, używa pewnego sformułowania, ja w bardzo taki wsparciowy sposób zastanawiam się z nimi, jakie może mieć to konsekwencje w ich myśleniu. Wielu zawodników, trenerów, to jest taki zwyczaj językowy, mówi I will worry about it later, I don't need to worry about it now, I can worry about it later. Czyli worry to słowo oznacza martwić się, prawda? A właściwszym słowem byłoby tu na przykład think about it, myśleć o tym, albo zastanowić się na tym, wonder about it. I w tym momencie dokonujemy tych narracyjnych, bardzo, bardzo precyzyjnych, narracyjnych interwencji. I jak ja słucham czasami właśnie wywiadów z Polski czy po sukcesach, o udało się, staraliśmy się i udało się. Nie mówią tego wszyscy zawodnicy, wszyscy trenerzy, ale w dalszym ciągu ja się dosłuchuję czasami w tej narracji, że jest ten element, o udało się, jakoś to będzie, jakoś to poszło, o jesteśmy zadowoleni. Prawda? Język ma dużą moc. Naprawdę. I tutaj też to są takie mini interwencje, jak je sam nazwałeś, ale naprawdę mogą zmienić bardzo dużo. I jeszcze a propos udało się, to całe polskie środowisko psychologii sportu piało nad tym z zachwytu. Nie wiem, czy zauważyłeś to, ale po awansie polskiej reprezentacji piłkarzy na Euro 2016 we Francji, Robert Lewandowski na swoim oficjalnym fanpage'u na Facebooku napisał: udało się? Ze znakiem zapytania. Żadne tam udało się. Zrobiliśmy to. I wszyscy psychologowie sportu po prostu tak się zachwycali nad tą mikrozmianą językową, z pozoru nieistotną, a jednak kształtującą może też po części to, o czym my teraz mówimy, czyli taką wewnętrzną mentalność zwycięzcy. Świetnie. Masz coś jeszcze, co ci przychodzi do głowy w tym temacie?
Może nawiążę do tego, jak wspomniałeś o tym krytykanstwie, doszukiwania się problemów, kultura narzekania. Nie chcę być tutaj oceniający i nie mam żadnych podstaw do tego, ale też słyszałem, to są sformułowania rozmów w Polsce od moich kolegów po fachu, od studentów, z którymi współpracuję i tak dalej, że właśnie ta jest tak silna, jak poszukiwania problemów, w najróżniejszy sposób, może ona wynika ze strachu przed niepewnością bytu i życia, ale z drugiej strony też niedawno wyczytałem, że jest to pewnego rodzaju postawa albo taka poza, gdzie doszukując się problemów, osoba w rozmowie, w interakcji społecznej jest one up, tak jakby jeden stopień stawia się wyżej i osoby krytykujące, które w cudzysłowie w tym momencie wiedzą lepiej, wygrywają tą jedną interakcję, tą jedną wymianę w rozmowie i ona jest po prostu zwyczajem, takim habit, zwyczajem, a z drugiej strony, jak wspomniałeś, ja też tak uważam, bo wyrządza ogromne szkody naszej takiej narodowej dumie, naszej narodowej mentalności zwycięzcy. Jak już wspomniałem, jest wiele wysepek, ty tam pokazałeś kapitalne przykłady, pewnie miałbyś kolejnych 1000. Także ja jestem optymistyczny, że w tym kierunku pójdziemy. Wygraliśmy już mecz piłki nożnej z Niemcami, mamy Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, wygrywamy z czarnoskarłymi, z afroamerykanami w biegach krótkich, sztafetowych, mężczyźni, kobiety. Także to są doskonałe przykłady i tego będzie więcej. No i to też jest... Patrząc tutaj na teorię na przykład Alberta Bandury, jedno ze źródeł poczucia własnej skuteczności. Te sukcesy innych ludzi, którzy startują w takim samym trykocie jak ty. I właśnie o ten polski patriotyzm chciałbym cię zapytać, bo to była ta ostatnia warstwa tej mentalności zwycięzcy u Amerykanów. Jak ten patriotyzm sportowców w twojej ocenie różni się między Stanami a Polską? Bo moje odczucie jest takie, że Polacy też kochają swój kraj, głośno śpiewają hymn, jest to jakaś duma i nobilitacja, żeby startować z tym orłem na piersi i może to jest to samo, a może widzisz jakieś jeszcze różnice? W tym momencie, w takim momencie jak to ująłeś, jest to samo, ten patriotyzm, orzełek na piersiach, hymn, reprezentacja kraju bezwzględnie, ale może w tym, może odrobinę brakuje tego poczucia, że zostało, iż jak wspominam, już teraz nie wszędzie, a może nawet nie w większości przypadków, że nie wszystkie możliwości, nie wszystkie karty zostały zapisane, że może tamta strona ma więcej pieniędzy, może tamci mają więcej specjalistów, oni mieli 16 dni więcej na śniegu, bo mogli pojechać do Chile w latem, a w Chile latem jest śnieg, a w Europie na północnej półkuli nie ma tego. Może te rzeczy może mają jakieś znaczenie, o czym ja tylko teraz w tym momencie tak sobie hipotetycznie fantazjuję i na pewno ty i środowisko polskie macie doskonałe. To ja sobie pozwolę odpowiedzieć na swoje własne pytanie moją refleksją, która pewnie nie zawsze będzie prawdziwa i nie jest możliwa do zgeneralizowania, ale wydaje mi się, że czasami u polskich sportowców ten orzełek trochę też ciąży. Że tak jak powiedziałeś, Amerykanie stoją na ramionach gigantów, którzy byli przed nimi, a ja mam wrażenie, że polscy sportowcy mogą mieć czasami tendencję do tego, żeby zadręczać się tą naszą historią i czasami polską rzeczywistością sportową. I jest to taka trochę taka męka i ciągła walka z tym, żeby z tym orzełkiem startować i godnie reprezentować kraj. A z tego, jak ty opisałeś, amerykańskich sportowców, którzy startują z dresem Team USA, to było takie budujące i wynoszące wręcz zawodnika do góry, a niekoniecznie ściągającego go w dół jako taki element dodatkowej presji. Nie wiem, czy dobrze się wyraziłem i czy dobrze to sformułowałem, ale mam nadzieję, że masz ty i nasi słuchacze jakieś pojęcie o tym, w którą stronę ta myśl idzie. Tak jakby metaforycznie, kapitalnie to opisałeś, że mi się pojawiła metafora balonu, prawda? Tego, na który można wejść i pływać balonem, latać balonem. Że tak jakby Amerykanie nie mają balastu w momencie, kiedy odpalają, idą w górę, a jednak z tego, co zauważyłeś, nasza nacja może mieć jeszcze te różne obciążenia, niektóre niepotrzebne balasty.
i jakby je poodcinać, to pewnie tak wysoko polecą jak wszyscy inni. Dokładnie tak. I oczywiście to jest obserwacja niezgeneralizowana, ale w pracy z reprezentantami kraju w różnych dyscyplinach czasami to zauważam i próbuję w jakiś sposób znaleźć rozwiązanie na odcięcie tego balastu, żeby ten orzełek na piersi był powodem do dumy, który buduje zawodnika, a nie koniecznie dodaje dodatkowej presji podczas zawodu. No i nasz orzełek ma skrzydła. O właśnie. Można się bardzo wysoko wznosić. No właśnie. Fantastyczne. To chciałbym jeszcze cię zapytać o twoją wizję dla psychologii sportu w Polsce i na świecie. Tak sobie wyobraziłem, że mógłbyś na to pytanie odpowiedzieć, jeśli zechcesz oczywiście, w formie takiej analizy SWOT, czyli analizy mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń dla psychologii sportu w najbliższym czasie. Co ty na to? Może tak być? Taka forma? Spróbuję. Przede wszystkim kapitalna forma pracy z zawodnikami, prawda? Zgadza się. Forma pracy z organizacją, z całą drużyną i wręcz organizacją, czy całym pionem sportowym, czy związkiem sportowym. Dobrze, to może w ten sposób zacznę, że patrząc na jak rozwija się w tej chwili społeczeństwo i głównie media, czy media społecznościowe, dostęp do informacji, smartfonów, prawda, witryny, podcasty, te wszystkie rzeczy, które telepsychologia daje możliwości, te umiejętności, nie umiejętności, ale informacje, które można ściągać. Jest to kapitalny element dawania informacji i w tym kierunku się rozwija, że te informacje są dostępne z różnych, w każdym momencie dla większości osób, które mają komputer, smartfon i dojście do internetu. W tym sensie jest to dobra zmiana. Z drugiej strony również wiemy, że to jest nie tylko ta silna strona, ale również ryzyko. Wielokrotnie pracując z zawodnikami, tworzymy scenariusze, skrypty na chodzenie spać, żeby mieć lepszą jakość spania. I problem smartfonów i tych ekranów natychmiast wychodzi, prawda? Czyli całą zmianę zachowania, behawioralne skrypty musimy tworzyć, żeby osoba nie zanurzyła się i nie straciła czasu, nie męczyła się, bo wypoczynek jest potrzebny na trening bądź startach w zawodach. Kolejnym elementem tutaj jest, że brak tego kontaktu z psychologiem, z konsultantem. Grzegorzu, wiem, że bardzo sobie to cenisz również jako fachowiec, żeby mieć porozumienie, nić porozumienia, zaufanie, cały pomost porozumienia. I kiedy zawodnik ściąga materiał z internetu, słucha podcastu, ma jakiś webinar, robi browsing, szuka czegoś w YouTubie, nie ma poczucia, że tak naprawdę jest zrozumiany, że we get them. W jakiś sposób naprawdę wiemy, co to znaczy zmagać się z przeciwnościami losu, samym sobą, w ścieżce do osiągania coraz wyższych poziomów osiągnięć, czy nawet w jaki sposób regularnie uprawiać kulturę fizyczną, bo nasza rozmowa i moje refleksje głównie idą w kierunku tego sportu wysoko kwalifikowanego, wyczynowego, ale również sam wspomniałeś i mówiliśmy o tym, że potrzebny jest sport tego obszaru strefy średniej, prawda, tych większości osób. Także technologia, dostęp do telepsychologii, z drugiej strony niesamowicie wspaniały rozwój neuronauki, biofeedbacku, neurofeedbacku, gdzie zawodnicy mają aplikacje, mogą sobie w różny sposób regulować swoje stany wewnętrzne, na przykład heart rate variability, czy ta zróżnicowanie bicia serca. Są sensory, są aplikacje, kapitalnie z tym pracuję również z jedną drużyną i zawodnicy mogą być na swoim w tym sensie i mają natychmiastową informację zwrotną, jakim to idzie. Możesz tutaj polecić tę konkretną aplikację? Ja pracuję z Heart Math, serce matematyka, matematyka serca, prawda? I oni mają badania od 30 lat, konsultowałem się, żeby tą aplikację użyć z psychofizjologiem tutaj w tym komitecie olimpijskim, paraolimpijskim, żeby to wszystko miało naprawdę dobre podstawy naukowe, badawcze i tak dalej. I poszliśmy w tym Heart Math. I kupuje się sensory, ściąga się aplikacje na telefon i zawodnicy naprawdę bardzo dobrze sobie chwalą. Także to jest przyszłość również. Ale z drugiej strony właśnie brakuje tego kontaktu, nie ma tego porozumienia. I na pewno ja wierzę, że nasza praca będzie zawsze potrzebna i nasza rola w zespole
fachowców w sporcie będzie zagwarantowana z tego powodu. Czyli twoim zdaniem, Arturze, technologia nie ma szansy na to, żeby zastąpić człowieka, przynajmniej w najbliższych latach? Mi się wydaje, że nie. Będzie wypierała potrzebę pracy z psychologiem sportu, bo jednak jest silna, bo ta technologia ma możliwość zmiany zachowania, czy wspierania zachowania, czy informacją, a szczególnie neuronauka, biofeedback, neurofeedback, bezwzględnie. Także to działa, tylko kwestia jest taka, działa do jakiego stopnia i czy działa z wszystkimi, prawda? Także bardzo cieszę się bardzo, jak to zauważyłeś, i szczególnie się cieszę na twój komentarz co do parametrów czasowych, bo rozwój technologii i telepsychologii jest tak szalony, tak szybki, że rzeczywiście rzeczy, które nam się wydają w tej chwili nie do ogarnięcia, jak kontakt czy relacja z zawodnikiem, może będzie do ogarnięcia, bo już mamy Alexę, już mamy Siri, prawda, już mamy te sztuczne inteligencje. Sztuczne inteligencje i możliwe, że to pójdzie w tym kierunku również, i to, co mi się wydaje w tej chwili oczywiste, że nie wyprzemy kontaktu z prawdziwym człowiekiem, za 7, 5 lat, 15 będzie już mitem, bo na tym polega rozwój nauki, cywilizacji i naszej współpracy. Ale to w takim momencie bardzo romantycznie bym zauważył, że prawdopodobnie to będzie jedna z takich tych silnych stron, której technologia nie da rady, a przynajmniej nie tak szybko. Aha. Inną rzeczą będzie potrzeba współpracy na wysokim poziomie sportowym, ale również na klubowym, z całym systemem. Teraz jest tak, rozwija się kolejna odnoga czy specjalizacja w psychologii sportu. Ona się w języku angielskim nazywa organizational sport psychology, czyli psychologia sportu w organizacji, gdzie angażuje się systemowo najróżniejsze obszary i zasoby i menadżerów, i działaczy, i rodziców, i trenerów, i najróżniejsze osoby wspierające, czy lekarzy, psychologów. I w tym momencie okazuje się, może się nie okazuje, ale coraz częściej kwestionowany jest mit talentu i jednostkowych osiągnięć. Mi się wydaje, że to już jest rzecz, która bardzo dobrze jest zrozumiana przez polskie środowisko, że jak się popatrzy na pewien związek sportowy, albo pewnego trenera, albo pewien klub, te organizacje, te instytucje są w stanie pokolenie za pokoleniem, rok za rokiem produkować wysokie wyniki, prawda? I w tym momencie będzie zwrot i pomysł na to, żeby zrozumieć, jak taka organizacja funkcjonuje na wysokim poziomie. Także to kolejny prawdopodobnie kierunek w tych opportunities, tych możliwości, mm-hmm. które można szukać. Kolejną rzecz, którą wspomnę, już o czym wspomnieliśmy wcześniej, jest evidence-based, czyli badania. Mamy więcej badań naukowych z różnymi sportowcami, z różnymi pionami, w różnych kontekstach treningu, w kontekście wykonania, również neuronauka. Te wszystkie sfery badawcze będą wspierały nasze działalność jako praktyków w sporcie również. To takie pozytywne scenariusze, a widzisz też jakieś zagrożenia dla psychologii sportu współcześnie lub w najbliższej przyszłości? Te wszystkie kwestie, które poruszaliśmy, prawda, one mają również te negatywne, te obszary swoich cieni. Wspomniałem trochę o tym ryzyku zupełnego polegania na technologii, na smartfonie, prawda? Już są analizy takie szerokie społeczeństwa amerykańskiego o tym, jak młode pokolenie to i generation, pokolenie i od iPhone'u, prawda, od polegania na swoim smartfonie, że powodują większe uzależnienie od tego rodzaju technologii, niższą pewność siebie, większe lęki, większe statystycznie zaburzenia nastrojów, depresji, myśli samobójczych, samobójstw w ogóle. Zwiększyły się kilkukrotnie zapotrzebowania studentów w Ameryce, w tej chwili tego nowego, wchodzącego pokolenia, na usługę psychologiczną, ale nie w sensie rozwoju osobistego, ale w sensie prawdziwych problemów, którym się te osoby borykają. Także tutaj na pewno jest odrobinę ryzyka. Kolejne ryzyko związane z tym, z badaniami naukowymi, również może taka filozofia nauki, filozofia praktyki. Badania opierają się na pewnym paradygmacie poznawczym, prawda? I to, co możemy opisać średnimi odchyleniami standardowymi, opisuje grupy, ale nie opisuje tak naprawdę żadnej osoby,
indywidualnie i w tym momencie potrzeba jest rozwoju naszej praktyki, naszej etyki zawodowej, indywidualizacji podejścia, gdzie to stwarza nową, również nową możliwość. Także można się za mocno sfiksować, zahipnotyzować wręcz tymi osiągnięciami, możliwościami i w tym momencie zapominamy o cieniach, które technologia i rozwój naukowy również przynosi w pracy z nami, z ludźmi. A obszar tej emocji ludzkich czy interakcji ludzkiej operuje z zawodnikami prostym językiem, prostymi skojarzeniami, prostymi metaforami. Nie w tym sensie, że te osoby nie mają możliwości intelektualnych. Mają to. Często są inżynierowie, lekarze, nauczyciele, osoby z dyplomami. Wiesz o tym doskonale. Ale chodzi o to, że to przekładanie prostym, dostępnym językiem tych skomplikowanych psychologicznych mechanizmów jest tak konieczne w sensie rozwoju nauki, technologii i tak dalej. Ja tak konstatuję, że wszystkie te rzeczy, o których wspominasz, to trochę jak obosieczne miecze, tak? Zresztą w sumie chyba każde narzędzie, które człowiek kiedykolwiek wymyślił, może zostać wykorzystane ku dobremu lub złemu celowi. Wszystko zależy tutaj od kręgosłupa moralnego użytkownika. Tak sobie myślę, że rzeczywiście tutaj nie ma takich prostych rozwiązań, bo nie możemy zrobić krok wstecz i zrezygnować ze smartfonów, chociaż czasami by się bardzo chciało. Są oczywiście sposoby na to, żeby ograniczać na przykład konsumpcję informacji, które wypływają ze smartfonów, choćby poprzez wyłączanie ich podczas najważniejszych imprez w sezonie i wyłączenie się z social media i wiem, że wielu zawodników również za moją poradą tak robi. Na przykład przed wyjazdem na ważne dla siebie zawody informują swoich followersów, że nie będą dostępni i nie będą czytać komentarzy, nie będą odpowiadać na wiadomości do zakończenia zawodów. I wiem, że tak robili również polscy lekkoatleci, polscy skoczkowie, mówiąc o tych dyscyplinach, w których obecnie Polska jest no, bardzo mocna na świecie. No i to są takie rzeczy, które, do których muszą dojść zarówno sami zawodnicy, jak i sztabowcy, którzy z nimi pracują. Bo smartfon, biofeedback, dokładnie, wszystko inne to tylko narzędzie, które cały czas jest kontrolowane przez człowieka. Jak długo tak będzie, to też nie wiemy, ale mimo wszystko cały czas mamy jakąś kontrolę tutaj. I też świetnie pokazałeś słuchaczom i mi przy okazji wyświetliłeś ten mechanizm, w tym, że w momencie, kiedy pojawia się możliwość, technologia, pojawiają się w tym zagrożenia, ryzyko i w tym momencie się otwiera znowu furtka dla nas jako praktyków, żeby zagospodarować to ryzyko, prawda? No, dojrzewam, że będą niedługo aplikacje, już są aplikacje, które przypominają użytkownikowi smartfonu, żeby wyłączył i odłożył telefon, prawda? Czyli albo wręcz blokują ten telefon albo blokują i nie pozwalają ci używać go. No. Aha. Także że sama technologia pokazuje to, a w dalszym ciągu jest jednak miejsce na to, bo teraz zawodnicy, które pracują z tobą, dostają od ciebie wsparcie tego pomysłu, mogą przegadać, przeanalizować, mogą się zmotywować. Bardzo silnie rozwijający się tutaj też w naszej w psychologii sportu w Stanach jest ten element treningu motywującego, rozmowy motywującej, motivational interviewing, gdzie pewne rzeczy, które wydają nam się jasne, smartfon nie przeszkadza mi zasnąć, smartfon nie powinien być przy mnie jak się na zawodach, bo jak zajrzę i czegoś się dowiem o sobie albo o jakichś sytuacjach w kryzysach na świecie, to zaburzy moją koncentrację. To jest tak zupełnie jasne i oczywiste, prawda? Ale żeby mieć motywację do tego, żeby to zrobić, spróbować dostać wzmocnienie tego, to jest proces zmiany zachowania. I dla niektórych jest jasne i oczywiste, rzucam palenie, nie palę, dla większości osób jest to problem. Dla niektórych osób zostawić smartfona na 5 godzin nie ma żadnego problemu, dla innych to jest bardzo duży problem. I w tym momencie twoja praca, twoje wsparcie, twoje rozwiązania treningu mentalnego podsuwane zawodnikom, trenowanie, ćwiczenie tych technik, dopiero one może w ostatecznie dać jakiś pozytywny efekt w sensie zmiany zachowania. Bo jak popatrzymy na to z tego punktu widzenia, Grzegorzu, to, że ktoś robi regularnie wizualizację, to, że ktoś ma aplikację na smartfonie, żeby zrobić tą medytację, żeby tą matematykę swojego serca ustawić, żeby mieć lepszą koncentrację, żeby uruchomić procesy, zniżyć procesy lękowe,
To jest jedna rzecz, a z drugiej strony, żeby to konsekwentnie robić i wykorzystywać, to wymaga zmiany stylu życia. Trzeba wprowadzić 15 minut codziennie rano na trening uważności albo 10 minut na patrzenie na swoje cele, które się ma i marzenia i wyobrażanie sobie, w jaki sposób będziemy do nich docierać. Osoby, żyjemy w takim przyspieszonym tempie, to jest kolejne z tych zagrożeń i możliwości dla nas, że ciężko wcisnąć 15 minut, 20 minut na ćwiczenie, na trening mentalny, na wizualizację i to wymaga zmiany zachowania. I teraz my jako psychologowie sportu będziemy musieli również rozwinąć swój repertuar narzędzi i bytności zawodowej, żeby wspierać zawodnika najpierw, żeby mógł ćwiczyć trening mentalny, żeby w drugim kroku wykorzystywanie tych technik mentalnych, żeby wspierać ich osiągnięcia, motywację i pewność siebie w sporcie. No, czyli my też po prostu jako psychologowie i psychologowie sportu musimy pozostać elastyczni wobec zmieniającego się świata, zmieniającego się w strasznie zawrotnym tempie. I ono nas również ten świat, on nas, na nas naciska również. Nie wiem, czy byłeś, Grzegorzu, na jednej z tych sesji w Münster w Niemczech. Ja nie byłem, ale słyszałem, potem dużo osób o tym opowiadało, że psychologowie sportu mieli taki panel, taki stół, stolik dyskusyjny. O wypaleniu. Opowiadali o wypaleniu zawodowym swoim własnym, prawda? Duża lekcja zawodowa dla nas wszystkich i życiowa. Ja akurat prowadziłem wtedy własne sympozjum i nie mogłem być na nim, ale rzeczywiście relacje psychologów, którzy udali się na ten panel, były mocne. I fajnie, że o tym mówisz, bo my jako psychologowie, czy w ogóle specjaliści od zdrowia psychicznego, wcale nie znaczy, że jesteśmy, nie wiem, jakoś zaszczepieni na te wszystkie przypadłości związane ze zdrowiem psychicznym i też musimy po prostu o to nasze zdrowie psychiczne dbać. Dokładnie. I przy okazji zaaktywizowałeś inny kolejny trend w tej chwili tutaj na kontynencie północnoamerykańskim, ale ja zauważam go wszędzie na świecie, również na kongresie światowym, na kongresie europejskim. To jest sprawa zdrowia psychicznego. Czyli w tym momencie obszar sportu, psychologii sportu poszerza się i często konieczność posiadania kompetencji w sferze klinicznej, prawda, pracy z zaburzeniami albo z problemami. I w tej chwili mental health, czyli to zdrowie psychiczne, staje się być również fundamentalne, w jaki sposób zatrudnia się psychologów sportu w Stanach, na przykład w związkach akademickich, oczywiście w przypadku drużyn olimpijskich i zawodowych również. Z jakiego względu? Coraz więcej tych zaburzeń wychodzi na jaw. Ludzie wychodzą z tak zwanych klozetów swoich mieszkań i mówią, domów, i mówią o tym, że mają, borykają się z depresją, jak na przykład Michael Phelps i inni zawodnicy, z zaburzeniami lękowymi, innymi z uzależnieniem się od różnych substancji, narkotyków, alkoholu i tak dalej. I te rzeczy zaczynają być podstawowe w ich doświadczeniu życiowym, do tego stopnia, że oczywiście to wpływa ogromny sposób na ich funkcjonowanie w sporcie. I to jest kolejne ryzyko, które obserwujemy w sensie naszej pracy i kolejny obszar kompetencji, które będziemy musieli uzupełnić, albo pojawią się tak zwane zespoły psychologów. Ja jestem przykładem takiego zespołu, gdzie mamy psychologa klinicznego, który pracuje w Colorado Springs i właśnie z tą panią psycholog, Sarah Mitchell, my konsultujemy sprawy kliniczne naszych zawodników, które się pojawiają we współpracy z drużynami paraolimpijskimi. I mamy oczywiście bardzo rozbudowany system skierowań, żeby jednocześnie dbać o zdrowie psychiczne zawodnika i z drugiej strony tworzyć zasoby do wysokich osiągnięć. Rzeczywiście ten trend zdrowia psychicznego czy psychologii klinicznej w sporcie był jednym z takich głównych, które zaobserwowałem w Munster i rzeczywiście fajnie tutaj pokazałeś dwie możliwości dla nas, psychologów sportu, albo uzupełnić kwalifikacje, albo pracować w teamie i pracować nad skierowaniami do specjalistów z danej gałęzi psychologii. Super. Ostatnia rzecz, Artur, bo wiem, że jesteś super zajętym człowiekiem i już prawie, że wyczerpałem czas, który dzisiaj dla mnie i dla słuchaczy podcastu przeznaczyłeś, ale każdego gościa na koniec pytam o polecenia. Trzy filmy, trzy książki, którymi warto się zainteresować według Artura Poczwardowskiego.
Setki książek, setki filmów dla Grzegorza Więcława, dla słuchaczy wiadomo, ale może czytałem pozycję Marka Kamińskiego, prawda? Odkryj, że biegun nosisz w sobie, to droga tworzy ciebie, a nie ty drogę. Wspaniały tytuł, filozofia życia, prawda? Można się dużo dowiedzieć na temat siebie samego w takim zmaganiem się z tymi swoimi własnymi biegunami. To polecałbym te książki. Też obiegł się dużym echem YouTube and TED Talk Jacka Walkiewicza i ja sobie kupiłem książkę Pełna moc możliwości. Doskonała pozycja na temat filozofii życia, na filozofii marzeń, ich realizacji, osiągnięć, własnego zaangażowania, potrzeby, żeby stanąć do warsztatu i pracować. Bardzo mi się to również podobało. Robert Korzeniowski, Moja droga do mistrzostwa. Oh. Kapitalnie graficznie opracowania z tymi żółtymi podkreśleniami, z ćwiczeniami, dialog przecież z czytelnikiem. Kapitalna pozycja również. I to ukłon w kierunku oczywiście polskiej literatury, polskich pozycjom. Super. Na pewno znasz je wszystkie, prawda? Ostatnia w szczególności, chociaż wydaje mi się, że może już być niedostępna, nowa, więc jeśli ja ją oczywiście podlinkuję do tego odcinka, natomiast myślę, że słuchacze będą musieli skorzystać z jakichś, że tak powiem, portali aukcyjnych, żeby do niej dotrzeć albo udać się do pobliskiej biblioteki, bo wydaje mi się, że ona już jest nie do dostania. Taki biały kruk, ale fenomenalny. Fenomenalna pozycja, wywiad Rzeka z Robertem. Filozofię życia tak naprawdę. Wszystkie trzy te książki, które poleciłeś. A jedna anglojęzyczna, Barbary Fredrickson, jest również w języku polskim, Pozytywność Barbary Fredrickson. O. Kapitalny podręcznik dla psychologa, kapitalny podręcznik dla sportowca, dla osoby, która w ogóle zmaga się z życiem. Jak zwiększać swoją pozytywność? I tam pozytywność nie jest opisana jako takie różowe okulary, ale naprawdę rzeczywiście osadzona w życiu ludzi bardzo fajnie pokazuje wiele możliwości w tym kierunku. Także może poprosiłeś o 3, dałem 4. Mam nadzieję, że nie za mocno przekroczyłem. Nie, no skądże. To jest taka orientacyjna liczba, nie przejmuj się. Świetnie. Filmy? A filmy? Cały czas 1999 roku. For the Love of the Game. Po polsku tytuł jest Gra o miłość, prawda? Ten film pojawia się w najróżniejszych odsłonach i nawet młode pokolenie, moi studenci, moi zawodnicy znają to. A ostatnio pojawił się ten film tydzień temu. Przygotowuję jednego z seniorów w klasie kategorii seniorów, kolarza, do Mistrzostw Świata w Manchester. I właśnie ten Clear the Mechanism, wyczyść przestrzeń. Kevin Costner bodajże, tak? Kevin Costner, dokładnie tak, główny aktor, to jest baseball. I właśnie ten kolarz sobie zapożyczył, że on jednak na ten rok będzie chciał mieć Clear the Mechanism jako jego słowo spustowe, żeby się bardzo mocno skoncentrować na tym, co będzie trwało w czasie wyścigu. Wyścigi torowe, także rzeczywiście krótszy okres tych zmagań. Także jeden z tych filmów. Oczywiście tam jest zmaganie z kontuzją, sprawy relacji z ludźmi interpersonalne, romantyczna miłość ze swoim kolegą z drużyny, także z trenerami. Sporo kapitalnych rzeczy można się tam dowiedzieć. Jeden takich bardziej ostatnio, który oglądałem, jest ten tytuł angielski jest Free Solo. I to jest chyba albo National Geographic, albo Netflix zrobił ten film o Aleksie Hanoldzie. I to jest osobie, która postanowiła jako pierwsza osoba na świecie zrobić wolną wspinaczkę górską po 900 metrów ściana skalna w Yosemite National Park, w parku Yosemite na zachodnim wybrzeżu. I jeden z takich elementów, który mi utkwił, było to, jak oczywiście to będzie filmowane, jest osoby, które wspierają trening i tak dalej. I kiedy był dzień, ten moment robienia tej wspinaczki, on zrezygnował, Alex zrezygnował z tego, bo miał kapitalne czucie siebie, całej sytuacji na podstawie analizy, doświadczenia, intuicji i wierzył swojemu wglądowi. I pomimo, że ta cała kulminacja właśnie była na ten dzień, postanowił nie pójść, nie zrobić tej wspinaczki i odłożyć ją na później, jak będzie bardziej wsparty. Tam jest kapitalna też scena z jego mentorem, osobą, która mu pewne rzeczy wyświetliła. Też świetny taki film o psychologii sportu, o naszym życiu, o naszych zmaganiach codziennych. Free Solo. Alex Honnold też ma niesamowitego TED Talka na temat tego, w jaki sposób
w przygotowaniach do tego wyczynu właśnie korzystał z treningu wyobrażeniowego. Też podlinkuję. Dokładnie. A wiesz, jaka synchronizacja się teraz stworzyła, Grzegorzu? Bo moim trzecim filmem to nie jest film, ale zaproszenie do TED Talku. Żeby super. Szukać, i, czy po angielsku, wiele TED Talków po angielsku, wiecie słuchacze, są, mają podtytuły, czy jest przetłumaczone na języku polskim, można czytać, prawda? Również jest wiele, ja słucham po polsku, również jest wiele kapitalnych przykładów, ale jeżeli chodzi po angielsku i z takich nowszych, i żeby rozszerzyć odrobinę ze sportu na inne domeny, wiem, że ty współpracujesz również z biznesem i tak dalej, to słuchałem teraz w weekend, jest Alberta Laszlo Barabasi, to jest Rumun pracujący w Stanach, i angielski tytuł jest The Real Relationship Between Your Age and Your Chance of Success, czyli prawdziwy, rzeczywisty związek pomiędzy twoim wiekiem a szansą na osiągnięcia i sukces życiowym. I on podważa w tym swoim TED Talku mit młodego wieku, że jest konieczny do wysokich osiągnięć na przykład w nauce i w biznesie. I okazuje się, akurat nie w sporcie tutaj, ale w biznesie, pokazał dane, ten big data, te duże dane, że największy sukces na osiągnięcie w startup, w biznesie, nie mają ten mit osoby w Silicon Valley, prawda, młodych, oczywiście mają dużo sukcesów, one są nagłośnione, ale osoba w wieku pomiędzy 50 a 53 lata. Jeżeli ktoś chce stworzyć swoją własną firmę, swoją działalność, to jest ten największy sukces, jest większa prawdopodobieństwo tego. Także zachęcam do TED Talków w ogóle, w różnych językach, a ten szczególnie polecam, bo również TED Talki mają tą kapitalny, ten potencjał rozbijania naszych mitów w głowach, prawda? Że zawodnik na przykład mitem w sporcie jest, że musisz być skoncentrowany cały czas. Nie, to nie jest tak. Masz być skoncentrowany wtedy, kiedy jest to potrzebne, prawda? Mm. I wiele takich pomysłów na życie, na rozwój w ogóle naszej ludzkości, techniki, technologii jest podważane, pokazane z innego punktu widzenia w TED Talkach. Wow. Fantastycznie. Bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie rekomendacje. Do wszystkich postaram się znaleźć jakieś linki dla naszych słuchaczy. No i też dziękuję za tę rozmowę, za to, że zdecydowałeś się zza wielkiej wody odebrać dzisiaj ode mnie telefon i odpowiedzieć na kilka nurtujących mnie pytań. Mam nadzieję, że to był dobry czas dla ciebie, a nasi słuchacze wyciągną z tej naszej dzisiejszej rozmowy bardzo, bardzo dużo. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Pozdrawiam wszystkich moich wspaniałych kolegów po fachu, studentów, w tej chwili już profesjonalistów w psychologii sportu, w sporcie i tak dalej. Także bardzo chciałbym te pozdrowienia przekazać. I również mam nadzieję, że mogłem okazać ogromny szacunek i poszanowanie dla polskich słuchaczy, dla polskiej psychologii sportu, dla polskiego sportu w ogóle, bo jestem ogromnym fanem i bardzo się cieszę i muszę się przyznać, że wielokrotnie tego mi również w życiu codziennym czy zawodowym brakuje, ale dzięki tym kontaktom, które mam, między innymi takim jak dzisiaj z tobą, Grzegorzu, taka emigracja ma również swoje ogromne blaski. Także dziękuję raz jeszcze, pozdrawiam wszystkich. Dzięki, Artur, dobrego dnia. Na razie, do widzenia. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Niebawem nagrywam kolejne. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych odcinków, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego, żeby sprawdził tę audycję. Chcąc być na bieżąco z moimi innymi działaniami, zapraszam na stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, oraz do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. Do zobaczenia lub usłyszenia.